Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj mniej o reprezentacji Polski, a także o wyborze selekcjonera. Natomiast koncentrujemy się oczywiście na rozgrywkach Bundesligi, na tym, co dzieje się w niemieckich klubach, bo gdzieś ta niemiecka ligowa machineria absolutnie przyspiesza. Kolejka w weekend, kolejka we wtorek i w środę. Magazyn Bundestag na antenie kanału sportowego. Marcin Bożencki, TVP Sport. Witam Państwa. Magazyn Die Qualität. Damian Gąska jest z nami. No, dzień dobry. Liczyłem, panowie, że po premierze naszej dzisiejszej czołówki tutaj nie zastanę was ani we flejerkach, ani w sweterkach. A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Zostawiliśmy to tobie, że jako lider i ten, który tak, już, który już teraz te wszystkie karty, że to na ciebie szansę, wszystkie karty były odkryte, ty miałeś lewego w talii, więc ty wygrałeś. My odeszliśmy z niczym, więc to co na dnie szafy było. Słuchajcie, no więc tak jak mawiał kiedyś jeden z kapitanów reprezentacji Polski, no tam mając dosyć, powiedziałbym, humorystyczne podejście do takiego pojęcia modowego jednego ze swoich kolegów z reprezentacji, zostawcie rozmiary i karty i za tydzień wam tutaj jakieś ubrania na program przywiozę. Zaczynamy dzisiaj od Bayeru Leverkusen, bo myślę, że warto się pochylić nad zespołem aptekarzy. Drużyna, która cały czas zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, też wiemy, jak wygląda ten czubek Bundesligi. Praktycznie no, te drużyny regularnie tracą punkty. Punktuje Union Berlin, ostatnio też zwycięski Bayern Monachium. Proszę zobaczyć, tak to wygląda w ostatnich czterech meczach. Trzy porażki, jeden remis na koncie drużyny Petera Boscha, bo już niektórzy patrzyli, że no kto wie, może to jest drużyna, która tutaj realnie włączy się do walki jednak chyba o wicemistrzostwo, a nie o mistrzostwo Niemiec. I tak spojrzałem na początek sezonu. Zaczęli od trzech remisów, potem pięć zwycięstw, jeden remis, potem znowu passa trzech zwycięstw, no i teraz coś się ewidentnie od pewnego czasu nie układa, bo to jest od meczu z Bayernem porażka, potem też porażka z Eintrachtem, remis z Werderem Brema i przegrana z Unionem Berlin. Tak, ta seria trochę kuje w oczy. Pewnie gdybyśmy te porażki rozłożyli na wszystkie dotychczasowe mecze w Bundeslidze, no to twierdzilibyśmy zgodnie, że super Bayerowi Leverkusen się wiedzie na tyle, na ile może to robi wyniki ponad stan, ta seria kiepskich wyników sprawia, że troszkę trafili na języki. Wydaje mi się, że też trochę wychodzi bokiem relatywnie wąska kadra, zwłaszcza w defensywie, bo przed sezonem Rudi Feller troszkę ją poszerzył, natomiast kontuzje właściwie też nie tylko w defensywie, bo w każdej formacji sprawiły, że Peter Bosz musi trochę łatać, tak naprawdę bez prawego obrońcy cały czas musi sobie radzić, bo a to Bender, a to kiepski dosyć Dragowicz musi tam występować, no i prędzej czy później taka zadyszka musiała przyjść, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że z perspektywy czasu i tak Bayer mocno punktuje i gdybyśmy te porażki jakieś tam powsadzali między te wygrane mecze, to nikt by się za bardzo pigu nie czepiał. Ale zauważcie, że paradoks sytuacji jest taki, że w momencie, gdzie tak naprawdę Bosz miał do dyspozycji jednego środkowego napastnika Alario, bo z urazami zmagał się Patrick Schick, to drużyna punktowała lepiej. W tej chwili jest to wybór, jest to gdzieś decyzja trenera, kto ma grać. Najczęściej tym pierwszym wyborem jest Patrick Schick, a Lucas Alario wchodzi z ławki rezerwowych, chociaż on cały czas jest najlepszym snajperem Leverkusen, mając na koncie 8 bramek, bo 5 goli zdobytych przez Schicka. Na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelców w Bundeslidze jest Jamańczyk Bailey, który strzelił 4 bramki. No i tych jednak bramek i zwycięstw brakuje. To właśnie jest chyba taka sytuacja, że kiedy pojawia się ta większa presja, to te drużyny nie do końca wytrzymują. My patrzymy na ten wyścig o mistrzostwo Niemiec. Bayern też ma absolutnie swoje problemy, chociaż no, wykorzystuje jeszcze większe problemy swoich bezpośrednich rywali, bo jako jedyny wygrywa z tej czołówki, reszta w większości remisuje, chociaż do tego później przejdziemy, bo tam też jest się do czego przyczepić. Ale jeżeli chodzi o Leverkusen, oni faktycznie przed świętami w tym spotkaniu z Bayernem wydawało się, że no wszystko mają prawie podane na tacy. Bayern już miał symptomy tych swoich problemów, oni szli do góry, więc pokazuje ta sytuacja, że kiedy ona jest taka bardziej kryzysowa, trudniejsza dla zespołu, to potrafią się scalić i jeszcze lepiej zagrać. To jest ta sytuacja z Alario, o której wspomniałeś, a kiedy robi się troszeczkę większy komfort, no to te drużyny goniące Bayern jednak mają większe problemy i wydaje mi się, że ta presja jednak odgrywa kluczową rolę. No to słuchajcie, trzeba gdzieś sprawdzić ten temat Bayeru u źródła i teraz człowiek z Leverkusen, a więc Sławomir Czarniecki, człowiek, który jest koordynatorem w Akademii Bayeru Leverkusen. Wiem, że potrafi znajdować bardzo poważnych piłkarzy na czele z Kajem Havertzem. Dzień dobry, witamy.
Witam serdecznie. Sławku, powiedz nam na początku, co się dzieje, bo ja mam takie wrażenie, oglądając, komentując Bundesligę, jak Baumgartlinger musiał zastąpić Arangiza, a Alario Schicka, to jakoś tych punktów przybywało więcej na koncie. W tej chwili jest wybór, czy Liczyk wraca, jest wybór na pozycji numer 6, jest wybór na pozycji numer 9, bo wrócił Schick, a punkty zaczęły uciekać. A myślę, że to jest trochę za łatwo powiedzieć, że to przez te dwie pozycje nie zdobyliśmy tych punktów, patrząc na te mecze, bo mecze oglądałem. Zgadzam się, z Bayern Monachium mieliśmy pod koniec pecha. Mogliśmy tą pierwszą rundę lepiej zakończyć. Patrząc na pierwsze spotkania w tym roku, też mogły w inny kierunek się ułożyć te mecze. Mieliśmy być może trochę więcej szczęścia pod koniec ostatniego roku. Ale nie możemy zapomnieć, że nie mieliśmy prawdziwej przerwy zimowej, letniej, nie mieliśmy przerwy zimowej i przez te kontuzje, które pomalutku wracają zawodnicy z powrotem, bo Arangiz wrócił, dzisiaj wróci Florian Wirtz tak samo do kadry, Palacios wróci teraz tak samo, tak więc trener będzie miał więcej zawodników do wyboru, będzie mógł swoją rotacją to, co nam pomogło w okresie październik, listopad, być może to tak samo pomoże nam tak samo te punkty pozbierać teraz w styczniu, w lutym. Florian Wirtz, patrzymy na tego chłopaka i naprawdę jesteśmy zachwyceni skalą jego talentu i gdzieś też tym wpływem, który ma już w tej chwili na zespół Leverkusen, bo też spoglądamy na Dortmund i wiemy, ile zespołowi daje, czy 18-letni Giovanni Reina, czy 17-letni Jude Bellingham. Ilu takich Wirtzów macie tam w U13, w U14, w U15, których za 2-3 lata będziemy oglądać z takim samym powodzeniem na boiskach Bundesligi? Powiem szczerze, to nie jest taka... Nie można prosto na to odpowiedzieć. Takich zawodników jak to Kai Havertz był, czy Florian Wirtz, rzadko się zdarza w Akademii mieć. Tu jest z jednej strony okres talentu, z drugiej strony okres szkolenia. Mamy dużo ciekawych zawodników w Akademii, ale powiedzieć, że tu jest następny Florian Wirtz, czy tu jest Kai Havertz, to jest ciężko określić, ale mamy taką grupę takich bardziej utalentowanych zawodników, na których się skupimy tak samo, ale nie możemy zapomnieć, że Florian Wirtz nie został wyszkolony u nas w Akademii, on został wyszkolony w Kolonii i patrząc na to rok temu w tą porę trafił do nas, to był jeszcze zawodnikiem U17 w Kolonii. No i co w ciągu jednego roku stworzył, jaką wartość ma nie tylko tutaj dla klubu, ale szczególnie dla pierwszej drużyny, to widać teraz jak nie grał w ostatnich pojedynkach. Myślę, że dzisiaj będzie występował, nie wiem czy od samego początku, czy w trakcie meczu, ale myślę, że będą pozytywne impulsy dla drużyny w takim ważnym meczu jak dzisiaj. No to jest też rzadka sytuacja, bo żeby nie podgrzewać tej atmosfery, to wiemy, jak wyglądają te relacje między FC Köln a Bayerem Leverkusen, ale Wirtz do Leverkusen oczywiście trafił, no bo skala talentu tego chłopaka jest nieprawdopodobna. Ja wiem, że to trudne, ja wiem, że to może nierozsądne, ale pokusiłbyś się o porównanie skali talentu Wirtza i Havertza, którego doskonale znałeś od dzieciaka? Ciężko powiedzieć i ciężko porównać, bo to są po pierwsze inni piłkarze, inni zawodnicy i ciężko porównać ich umiejętności, patrząc na sam wzrost, jaki Kai Havertz ma, jeżeli gra głową, chodzi, patrząc na zwroty Floriana Wirtza, ciężko powiedzieć. Fajnie jest, że mieliśmy takiego chłopaka jak Kai Havertz u nas w klubie i fajnie, że mamy teraz Florian Wirtza, który jeszcze ma całą karierę przed sobą, tak więc... Znany konflikt, znana konkurencja z Kolonią tu jest, ale cieszymy się, że mamy takiego zawodnika jak Floriana u nas w klubie. Sławek, ja wiem, że może tobie będzie troszeczkę niewygodnie i niepolitycznie rozmawiać o tych problemach Leverkusen, tylko chcielibyśmy Bayer chwalić za wszystko, że tam jest perfekt i pieniądze, i organizacja, i strategia, i szkolenie, że wszystko się zgadza. Natomiast ja cały czas odnoszę gdzieś takie wrażenie od końcówki tamtego sezonu, że w momencie, gdzie coś jest na wyciągnięcie ręki, to zaczyna Bayerowi uciekać. I co zrobić i gdzie twoim zdaniem leży problem, żeby właśnie czegoś podobnego uniknąć na finiszu tego sezonu? Bo to przecież cały czas jest możliwe, bo te gdzieś różnice punktowe między drużynami są naprawdę niewielkie. Tak, zgadzam się, że różnice nie są wielkie, ale to nie powiem, że nie dajemy rady osiągnąć więcej punktów. Ja myślę, że tutaj
w tym sezonie wyjątkowo Bayern Monachium nie ma tyle punktów, co zawsze. Patrząc, to jest ostatnia kolejka pierwszej rundy. Byśmy wygrali mecz, to mamy 32 punkty. To jest w skali tego, co średnio co sezon na takie pozycje 2 do 4 zbieramy, to jesteśmy całkowicie w normie. Oczywiście, no jeżeli taki mecz jest jak z Bayern Monachium przed świętami, gdzie no, drużyna prowadzi 1-0, jest w formie, no i przegrywa w ostatniej sekundzie taki mecz, to tam wychodzą te stare historie, że Leverkusen, wicekuzen, że nie poradzi sobie, ale my sobie dajemy sprawę. Albo Nervenkuzen. No, dajemy sobie sprawę, w jakie warunki my mamy. Nie mówię, że mamy złe warunki, ale nie porównywając tych warunków do Borussii Dortmund czy Bayern Monachium. I wiemy, że jesteśmy w normie, jeżeli chodzi o nasze cele, jakie mamy. Oczywiście każdy chce zdobyć mistrzostwo, czy puchar, czy tego. To też te cele mamy, ale patrząc na to, ile punktów zdobyliśmy, wygrywając ten mecz dzisiaj, mamy 32 punkty, to jest dokładnie ta średnia. Myślę, średnio 60-65 punktów potrzebuje, żeby w lidze mistrzów grać pod koniec sezonu, to jesteśmy tutaj patrząc w normie. A że mieliśmy taki okres, no, przed świętami, no, wszystko wpadało pozytywnie. Nawet VAR był pozytywny dla nas, jeżeli patrząc na takie aspekty, to no, mieliśmy taki okres, który być może gdzie lepiej zbieraliśmy punkty, jak zasłużyjemy, patrząc na nasze warunki. No tak, jak się przyglądamy drużynie Leverkusen, tak popatrzymy gdzieś w strukturę tego zespołu, to naprawdę jest za co chwalić, bo wydaje mi się, że tak. I ostatnio, mimo tych wyników, całkiem fajnie wygląda Bailey i się przyjemnie patrzy na Diabiego, jak ten chłopak się rozwija, jaką ma dynamikę. I to, o czym mówimy, Baumgartlinger w bardzo ważnym momencie w sezonie potrafił zastąpić kapitana Arangiza i Alario potrafi zastąpić Schicka i miał takie przebłyski, powiedziałbym, niesamowite w swojej grze Amiri. I były mecze wielkie w wykonaniu Hradeckiego. Gdzieś, gdzie tutaj by się na pewno można przyczepić, to w moim przekonaniu, nie wiem, czy się Sławek zgodzisz, no momentami tam troszeczkę nie dojeżdża Tach. I jeśli chodzi o zwrotność i przewidywanie. Plus, no ja jednak powiem szczerze, oglądając kilka lat Demirbaya w Hoffenheim, oczekiwałem, że to jest chłopak, który tutaj będzie stawiał pieczątki. Bramki, asysty, zdecydowanie wielki wpływ na grę, to jednak były 32 miliony wydane przez Leverkusen na tego zawodnika. No, zgadzam się. Na pewno, czy Jonathan Tah, czy Kerem Demirbay potrafią i powinni lepiej występować, ale myślę, że tutaj wspominałeś Musa Diaby, wspomniałeś Leo Bailey, jak wspaniale grali, patrząc w ogóle okres przedświętowy. Ale oni w każdym meczu teraz, w każdym meczu występują. Nie mają możliwości przerw, bo Bellarabi ma kontuzję, nie mamy opcji teraz na tych pozycjach, a to są, powiedzmy, kluczowe pozycje, jeżeli chodzi o zrobić różnicę. To są pozycje no, siódemki, jedenastki, które powinny różnicę stworzyć, a aktualnie można powiedzieć, że być może lepiej by było, jakbyśmy tam jeszcze jedną opcję mieli zawodnika, żeby im od czasu do czasu tą przerwę dać i żeby nie być takim... No, że przeciwnik dokładnie wie, jak Diaby, no, drużyny wiedzą, jak gra Diaby, jak gra Bailey, być może jakiś taki inny impuls jeszcze wrzucić by się przydało. Jestem przekonany, bo Sven Bender wróci niedługo tak samo do drużyny, że Arangiz już wrócił, że to wzmocni naszą drużynę w ogóle w strukturze, bo to jest, po pierwsze, to jest kapitan, po drugie, to jest głowa drużyny, Sven Bender. Mam przyjemność z nim aktualnie oglądać mecze razem. To jest fachowiec, jeżeli chodzi o taktyczne struktury. No nie, no to jest następny trener Bundesligi dla mnie i brakuje takiego człowieka na boisku. Nie chcę porównywać go do Jonathan Tah, bo to jest całkowicie inny typ zawodnika, ale jeżeli jak w tym momencie, jak Sven Bender wróci, Arangiz znajdzie formę, myślę, że to pomoże. Oczywiście oczekiwając tak samo, że no, inni zawodnicy mogliby podnieść swoją formę, ale to nie jest krytyka dla niej, bo nie znam osobistej sytuacji zawodników. Ale ja się nie dziwię, że on jest pewnie dobrym kandydatem na trenera, bo jednak schodzi pięterko niżej, kiedyś środek pomocy, teraz środek defensywy. Mówię o Svenie Benderze, bo pamiętamy, na jakiej pozycji grał w Borussii Dortmund. To skoro wywołałeś ten wątek Benderów, bo tam zdaje się zapowiada się koniec kariery po sezonie,
Tak jest. Powiedz, z czego to wynika? Bo ja dzisiaj widzę 39-letniego Zlatana, który ma piątą młodość, Roberta Lewandowskiego, który mówi, chce grać do 40, jeśli zdrowie pozwoli, a my jednak mówimy o zawodnikach, z tego co pamiętam, urodzonych w 89 roku. 32 lata w tym roku i koniec z futbolem. Czy miałeś okazję porozmawiać, poznać przyczynę, bo mnie to bardzo ciekawi. To jest wypalenie? Powiem szczerze, że mnie to też zdziwiło, dlaczego w takie kategorii wiekowej, ale będą swoje aspekty, dlaczego to karierę kończą. Wiadomo, że Lars i Sven problemy z kontuzjami mają i mają takie ambicje jak na najwyższym poziomie grać i występować. To są perfekcjoniści. Patrząc na treningi, jak coś nie wychodzi, to są głowy na boisku, które wskazują kierunek innym, co podnoszą oczekiwania, jeżeli chodzi o jakość treningową. I być może sobie dają tutaj sprawę, że no w wieku 33-34 lat już nie będą mieli takiej roli w drużynie, ale to jest hipotetycznie, bo nie wiem dokładnie, dlaczego kończą karierę. Ale na ile ich znam, to przemyślam to, że mają swoje aspekty, dlaczego karierę kończą. Jeden z aspektów będzie na pewno to, że dużo kontuzji mieli w swojej karierze. A jest gdzieś koncepcja Bayeru Leverkusen, żeby zagospodarować tych zawodników, żeby oni pozostali w strukturach klubu? Nie wiem, czy takie rozmowy już były prowadzone. Bym się bardzo cieszył z tego, jakby klub integrował chłopaków w obojętnie jaką formę, czy to w pierwszej drużynie, czy w ogóle w akademii, obojętnie gdzie. No to jest ogromna wartość z takimi wybitnymi charakterami, takich zostawić w klubie jako wzór dla młodych zawodników. No, jeszcze nie powiem szczerze, nie wiem, czy takie rozmowy zostały prowadzone, ale bym bardzo powiedział, że to no mega sytuacja by była, jakby zostali u nas. Ale zobaczcie, bo to jest jednak bardzo ciekawe, bo no często to jest tak, że człowiek się cieszy, że przez drugą Bundesligę w wieku nawet 28 lat dojdzie do pierwszej Bundesligi i stara się grać jak najdłużej. Tutaj mówimy jednak o zawodnikach, którzy bardzo szybko osiągnęli bardzo wysoki poziom, dotknęli reprezentacji. Wydawało im się, że są w stanie grać jeszcze wyżej. No mi się przypomina chociażby Deister, pamiętamy, co znaczył dla niemieckiej piłki, André Schürrle, który też przecież mógł jeszcze grać, a podjął decyzję. Chyba w pewnym momencie ci zawodnicy zdają sobie sprawę, że już się nie da. Chyba też teraz rówieśnikiem braci Benderów, Benedikt Hovedes też równolegle z Schürrle zakończył karierę, więc rzeczywiście sporo jak na niemiecką piłkę w ostatnim czasie takich przypadków piłkarzy, no może nie relatywnie młodych, ale takich, którzy mogliby jeszcze pograć. Nie zdziwiłbym się, gdyby do tego grona dołączył też gość z tego rocznika, Marco Reus, bo faktycznie wygląda to tak mocny zjazd, a jak piłkarz przyzwyczai się do tego topu, to faktycznie może być mu ciężko poruszać się po boisku, bo wie, jakie są cele i wie, jakie są, wie, czego chce od niego otoczenie, a on tego nie jest w stanie dać. Słuchajcie, Sławek za chwilę musi uciekać na trening, bo nic nie może umknąć jego uwadze, ale ponieważ no, mamy go dzisiaj, to teraz proszę nastawić nagrywanie, bo będą ważne informacje. Panie Sławku, proszę nam powiedzieć, kogo kupi Leverkusen w najbliższym oknie transferowym, bo pan na pewno coś wie. Z tego co wiem, zresztą parę tematów, ale to powiem szczerze, że na okres zimowy jest ciężko dostać kogoś konkretnego. I to tyle w tej sprawie. Nie no, na okres zimowy jeszcze okienko jest 10 dni otwarte, tak więc tu można powiedzieć, ciężko jest dostać. Powiem szczerze, że mamy teraz kadrę, gdzie ma 26 zawodników. To już jest taki limit. Myślę, że jeszcze takich no, jednego z dwóch zawodników będziemy próbować na wypożyczenie dać czy sprzedać, bo patrząc na program, który mamy do lata, to nie jest tak, że tutaj że potrzeba jest 26 zawodników w kadrze. Ale chyba pojawiał się w mediach, tylko nie wiem, czy to pod kątem zimy czy lata, bo właśnie mówiliśmy o wąskiej jakby możliwościach Petera Boscha na skrzydłach. Nie pamiętam nazwiska, tak. Ale jakiś piłkarz ze Skandynawii to był chyba, albo z Ligi Duńskiej właśnie młody zawodnik. Tak. Ale to są tematy, które jest ciężko zrealizować na okres zimowy. Mhm. Jasne. Trzeba powiedzieć tutaj, jeżeli się uda coś stworzyć, to stworzy to się bardzo podobnie na skrzydłach. Sławek, opowiedz nam, ilu w tej chwili jest młodych Polaków w Akademii Leverkusen?
No patrząc na drużynę U17, U19, no niestety nie mamy. Mamy jednego chłopca w U14 i tak w tych młodszych kategoriach to ciężko mi jest powiedzieć, czy tam konkretnie jest jeden z chłopaków z Polski. Ale tak to, co mieliśmy w ostatnich latach, czy Marcelotka, czy Adrian Staniliwy, czy Kuba Bednarczyk, no aktualnie nie mamy. Będzie trzeba czas ściągnąć Polaków z Polski tutaj do nas, do Akademii. No my ich wyślemy busem kanału sportowego, natomiast powiedz nam jeszcze, no bo jednak ja wiesz, muszę powiedzieć, że przyjeżdżałem zawsze bardzo chętnie na Bay Arena i miałem okazję tam i przeprowadzić kilka fajnych wywiadów i spędzić fajnie czas, kiedy chociażby Adam Matysek był piłkarzem tego klubu, no. Tam zawsze grały brazylijskie Jacek Krzynówek, ale mówię brazylijskie gwiazdy, czy Emerson kiedyś na środku pomocy, czy Paulo Roberto Ring, no było ich tam kilku, jeszcze Ulf Kirsten strzelał bramki dla Leverkusen. No jednak tych Polaków sporo się przewinęło przez Leverkusen. Czy dzisiaj któryś z reprezentantów Polski, no bo umówmy się, Leverkusen jest piłkarzem, jest klubem z tej półki, który analizuje reprezentantów. Czy kogoś tam macie pod lupą, czy ktoś by się wam tam z naszych przydał, ale tak mówię, realny do wyciągnięcia? No nie zapomnijmy, że Arek Milik u nas grał, chociaż krótki okres. To jest chyba jeden z ostatnich Polaków, który u nas w pierwszej drużynie występował. No śledzimy polski rynek. No nie ukrywam, że tuż tak bardzo aktywnym jestem w tym kierunku, ale nie jest tak, że aktualnie kogoś mamy pod okiem, którego chcemy ściągnąć. To jest bardziej pod tematem. Jest dużo, Roberta Lewandowskiego też bym chętnie widział w Leverkusen, ale to jest to powiedzieć fantazja land bardziej, bo to nie da się zrealizować. Ale, trzeba by stadion zastawić. No stadion trzeba było więcej zostawić, nie? Ale nie, no jest, reprezentacja polska ma dużo ciekawych zawodników. To jest kwestia tego, czy jest szansa zrealizować transfer, warunki, a z drugiej strony jakiegoś młodego, utalentowanego 17-18-latka ściągnąć tutaj tylko, żeby go mieć w akademii czy w pierwszej drużynie, a on sobie tu nie będzie grał, to też bez sensu jest. Tak więc tu trzeba odczekać moment, gdzie dla obydwu stron jest to korzystny moment, żeby go ściągnąć i żeby grał u nas tutaj. No, gramy na poziomie Ligi Mistrzów, tak więc to nie jest tak, że każdy może do nas trafić, ale mamy pod okiem, obserwujemy bardzo intensywnie polski rynek. To mogę powiedzieć, kogo konkretnie to niestety nie. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie. Czy to prawda, że kilka miesięcy temu Bayer Leverkusen ponownie przymierzał Arkadiusza Milika, bo taką dostałem informację. Kiedy pojawiła się taka pierwsza informacja z Neapolu, że no niekoniecznie tam dogada się z prezydentem Laurentisem i będzie do wzięcia. Czy był grany temat Arka Milika w Leverkusen? Po raz drugi. W ostatnich miesiącach nie był to temat. Oczywiście jest Arek jest zawodnikiem, ale był zawodnikiem, którego byśmy intensywnie obserwowali. No ale przez to, że Patryk Schick do nas trafi, mamy Lukasa Alary, to nie szukamy teraz aktualnie na tej pozycji, w tym sezonie nie szukamy. Jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, to nie jest to temat, którym żeśmy się zajmowali. Jeżeli chodzi o okres przedsezonowy, oczywiście Arek zawsze był tematem u nas w obserwacji, ale to jest kwestia realizowania tego takiego transferu. Bardzo dziękujemy. Sławomir Czarniecki był dzisiaj z nami, koordynator Akademii Bayer Leverkusen. Sławek, liczymy na jakąś koszulkę, że nam doślesz, bo nie mamy tutaj w Leverkusen, także no może jakiegoś skrzydłowego, ciemnoskórego, żeby się nam pojawiła tutaj w studiu. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, zobaczymy Leverkusen dzisiaj w rywalizacji z Dortmundem, bo ten mecz myślę, że też da nam odpowiedź na wiele pytań, które w tej chwili kłębią się w głowie. Właściwie da odpowiedzi w kontekście Bayer Leverkusen i Borussia Dortmund, bo obie drużyny w ostatni weekend w takiej powiedzmy mocno chwiejnej formie. Ciężko w ogóle wytypować na pewno zwycięzcę tego spotkania. Przede wszystkim spodziewam się bramek, bo jeżeli jakiś mankament jest po obu stronach, to na pewno gra defensywna, bo obie ekipy mają z tym problem. Natomiast to, co właśnie Sławek wspominał, ciekaw też jestem, jak wytrzymają skrzydła Bayer Leverkusen to obciążenie. Młodzi są, to wytrzymają, oni się szybko regenerują.
No być może, chociaż Leona Bailey czasami jak na Instagrama zaglądam, to ja nie wiem, czy akurat regeneracja to jest... Może taka forma regeneracji, każdy inaczej do tego podchodzi, ale faktycznie ten mecz może dać dużo odpowiedzi. Wszyscy mają problemy, o tym o czym mówiłem na starcie, wszyscy z czołówki mają spore problemy, więc jestem ciekawy, na czyją szalę to zostanie przeważone, bo jeżeli tutaj padnie znowu remis, a Bayern swoje spotkanie z Augsburgiem wygra, no wiem, że jest faworytem, też był z Freiburgiem, a się męczyli, no ale zakładając, że Bayern jednak jest tą, te pół półki wyżej, swoje spotkanie wygra, a tu kolejny remis i podział punktów, no to radość będzie tylko i wyłącznie w Monachium, tak? No bo tu się faktycznie skończy na tym, o czym mówił Mateusz na starcie, że tu już walka będzie tylko i wyłącznie o pozycję drugą w lidze, ale jeszcze pół słowa do naszego gościa. Zauważ, że jak zadałeś pytanie o Polaków, też chciałem to zapytać, ale wyprzedziłeś mnie, o Polaków, takich reprezentantów, których mogliby na poważnie ściągnąć, to najdłużej nasz gość się zastanawiał, więc myślę, że jakieś 2-3 nazwiska są grane i myślę, że niedługo się... Albo myślę, jak wybrnąć. Może tak, ale wydaje mi się, że tutaj te pytanie stało się najtrudniejszym, takim najbardziej kłopotliwym, bo wiadomo było, że tutaj żadnymi nazwiskami też coś nie będzie. Ja nie spodziewam się przy takiej szerokiej jednak kadrze Leverkusen, żeby dzisiaj pod lupą był piłkarz 30-letni. Albo znaczy, ja wiem, że na pewno obserwowali długo Bartka Białka, ale to pewnie nie jedyny klub, pewnie dużo klubów obserwował Bartosza Białka, bo wiem, że też Schalke mocno sondowało jego pozyskanie, zanim trafił do Wolfsburga. No i myślę, że raczej w tę stronę Bayer Leverkusen pewnie szuka ewentualnych Polaków niż zawodników doświadczonych. Gdybym dzisiaj miał, nie wiem, spekulować, kto swoimi umiejętnościami i wiekiem mógłby pasować do Leverkusen, no to albo, nie wiem, spojrzałbym na młodego człowieka z Włoch grającego w Cagliari na środku defensywy, że być może za chwilę tutaj kończy Bender, wiemy w jakiej formie jest Tach i co sobą prezentuje i być może to byłaby inwestycja w przyszłość. Gdybym miał popatrzeć w trochę innym kierunku, to może spojrzałbym na Wyspy, no bo jednak Baumgartlinger też ma swój wiek, a Rangizowi zdarzają się kontuzje i na przykład taki Krystian Bielik, wydaje mi się, przy swoim zaawansowaniu technicznym byłby to zawodnik profilowo pasujący do gry na pozycji numer 6 Bayerze Leverkusen. Rzeczywiście, jeszcze a propos tego środka... A stać byłoby ich, żeby zapłacić pieniądze. Tak, rzeczywiście, to byłyby takie chyba dwie najlogiczniejsze kandydatury, ale a propos tego środka, to ja też muszę przyznać, że ostatnio w ogóle przypomniałem sobie, że ten Kerem Demirbay jest w Bayerze Leverkusen. 32 ponad miliony. Ponad 30 milionów. On gruba był kasa jest po fantastycznych latach w Hoffenheim. Wydawałoby się, że przejmie dowodzenie w drugiej linii Bayeru na długie lata, a właściwie ostatnio miał chwilowy błysk, chyba lepszy występ w Pucharze Niemiec. Nie pamiętam, 4-1 wygrali. Tak, ten mecz był dosyć równy. Bardzo równy, wynik nie odzwierciedla absolutnie tego, co się wydarzyło. Zagrał w lidze, ale tak naprawdę Kerem Demirbay bardzo duże rozczarowanie i gra raczej jakby został ściągnięty za 3 miliony. Tak, to oczywiście tutaj sporo wtopili kasy, ale biorąc pod uwagę, jak Leverkusen potrafi zarabiać pieniądze, no wiadomo, był transfer przede wszystkim Kaja Havertza, to oni nadal są na plusie. Zobaczcie, w taki klub stworzyli naprawdę, nie dość, że mają fajną akademię, no tutaj mamy polski wątek, co nas też cieszy, no i oni jednak cały czas są na plusie. To nie jest gigant klub, to nie jest oczywiście Bayern, ale nawet nie Borussia, jeżeli chodzi o finanse, a jak oni to świetnie potrafią ogarnąć. A jak mówiliście o Polakach, to tak pół żartem, pół serio sobie pomyślałem o polskim zawodniku, który nie chciał iść do Mainz, no ale to chyba już trochę za wysokie progi. U Bosza trzeba operować piłką w stopniu zaawansowanym, no myślę, tak, ale zobaczcie, że jednak Tymek dobrze prognozował, bo Mainz jest ostatni w ligowej tabeli i prawdopodobnie tutaj szykuje nam się spadek z Bundesligi. Niczego jeszcze nie przesądzam, żeby tutaj nie zaumywać Marcina, że ci, którzy są pod kreską, to już definitywnie są jakby przeznaczeni ja na stracenie. Na podorędziu odświeżam. Czekasz na latającego Holendra. Czy tego Hutelara już podpisali, ale... No właśnie, bo ty chciałeś tutaj dzisiaj gdzieś wybronić ten ruch Schalke 04, że Schalke stawia na młodzież. Tak, to fajnie, że myślimy przyszłościowo. Nie no, jeżeli jest pół roku, szuka się napastnika na pół roku, szuka się napastnika o określonym profilu, czyli wysoki, dobrze grający głową, biorący obrońców na siebie, doświadczony, no to Huntelaar chyba w miarę się wpisuje w ten schemat, zwłaszcza, że dobrze zna klub. Jest to drugi strzelec w historii klubu, 126 goli w barwach Schalke. Sam też dosyć tak fajnie, miło, przychylnie się wypowiada, że jeżeli klub, który jest w jego sercu, jest w potrzebie, to chętnie mu pomoże, bo tak naprawdę mógłby ostatnie pół roku... Zresztą mówmy się, wrócił do Amsterdamu i strzela i to gole. Nie jest tak, że on po prostu odcinał kupony i zabierał pieniądze z kasy za nic,
tylko cały czas strzela. Był bardzo pożytecznym jokerem. Faktem też Schalke ma problem z kreowaniem akcji, więc też musi kto mieć podać temu Klasowi, Janowi Huntelarowi. Natomiast no, jest to zawodnik, który nigdy nie bazował na dynamice, raczej instynktu strzeleckiego nie zatracił, głową grał zawsze świetnie, więc no, przy dobrych wiatrach powinien być fajnym wzmocnieniem na te pół roku. No duży szacunek na pewno dla niego. Zatem zobaczcie, że dzisiaj jednak taki Zlatan Ibrahimowicz to jest taki prawdziwy ambasador starszych ludzi, którzy jeszcze tutaj, no, menadżer ma argument, że to się uda. Zobaczcie. Przecież on jest młodszy 2 lata. No tak, w przypadku Schalke no też jest myślenie mocno takie emocjonalne, no bo to drugi strzelec w historii, tak? Jeżeli chodzi o klub, no ma swoje lata, ale nie patrzmy na PESEL, mi się przypomniał z polskiego filmu, nie było żadnego wczoraj, nie ma żadnego jutro, jest tylko dziś. No i to pewnie te dziś to jest ta wiosna w Bundeslidze i młodym wilkiem nie jest, ale... Młodym wilkiem nie jest, no ale jeszcze może trochę coś tam poszarpie w tej Bundeslidze i tego życzmy Schalke, no Kolasinacz, czy Kolasinak, bo to już różne te wersje krążą. No myślę, że on będzie pełnił tą rolę bardziej kaowca w tym zespole. No ktoś musi o tą atmosferę też zadbać i o takie charaktery w drużynie, a ktoś też jest potrzebny. No i też pewnie fajna okazja dla młodziutkiego Matthew Hopi, żeby obok tego Huntelara troszkę się nauczyć, jak się w ataku poruszać. Wiesz co, Marcin, ale tak muszę ci powiedzieć, że z dosyć dużą uwagą obejrzałem ten mecz ostatni. Fatalny. Schalke 0-4. Fatalny. Chyba oni mają wyjątkowego pecha, że nie ma tej nawet 20-dniowej czy 30-dniowej przerwy w rozgrywkach, bo ja przede wszystkim no, nie umiałem zrozumieć zachowania piłkarzy Schalke, kiedy trzeba było gonić wynik w samej końcówce. Albo to jest konsekwencja dzisiaj totalnej bezradności fizycznej, że tam kompletnie nie ma paliwa w baku, albo ta drużyna jest już po prostu na granicy załamania nerwowego, jakiejś totalnej niewiary i nie zmieniło tego nawet to 4-0 tydzień wcześniej. No kluczowy będzie bezapelacyjnie jutrzejszy mecz z FC Köln, bo to jest mecz, w którym albo doskoczą... Słabi i słabsi. Tak, niewidomi kontra głupi. Albo doskoczą na 2 punkty do Köln, które zajmuje miejsce barażowe, albo już w ogóle się pogrążą w marazmie. No i liczę, że to będzie raczej powtórka z meczu z Hoffenheim. Ten mecz z Eintrachtem na każdej płaszczyźnie słabym, przede wszystkim katastrofalny występ w środku pola, bo tam był taki krater w środku pola, że wbiegał sobie nawet pół lewy obrońca Evan Endika, właściwie przez nikogo niepokojony i tam notorycznie te piłki do Andre Silvy na ścianę przechodziły. Bardzo słaby występ, tak jak mówisz. No, rozczarowujące to, że przy wyniku 1-2 nie było gonienia wyniku, a to Eintracht raczej naciskał i jak zacząłem, że rozgrzewa się Bastian Oczipka, no, który raczej wszedł, generalnie jest obrońcą, natomiast wszedł, by teoretycznie, nie wiem, pomóc zaatakować, może jakieś dośrodkowanie dać, no to się nogą przeżegnałem, kiedy zacząłem przy linii. Ale zauważcie, no nie, może jakoś bardzo nie chciałbym bronić Schalke, ale też trafili na ten wyjątkowy mecz, jeżeli chodzi o rywala, no, Eintracht Frankfurt. Tak, jeżeli wchodzi Jovic i wraca w takim stylu, i pożegnanie, jeszcze pożegnanie Abrahama. To jest kolejna sprawa, no to po meczu te gesty z arbitrem, spotkanie, wymiana koszulek, też bez precedensu wydarzenie, nie absolutnie. Wiem, no a ja jeszcze widziałem. I ten Jovic wracający, no wiadomo, po totalnie nieudanej przygodzie w Madrycie i wraca na stare śmieci i ile potrzebuje? Potrzebuje kilku chwil, żeby pokazać, jestem, wróciłem i robię robotę. No i trafiło nieszczęście na twoje Schalke. No tak. 30 minut wystarczyło Joviciowi, żeby trafić do 11 kolejki. 2 bramki zdobyte przez serbskiego napastnika, który, tak jak powiedziałeś, pojawił się tutaj wchodząc z ławki rezerwowych. No pewnie w jakiejś przyzwoitej formie jest cały czas, bo Liga Hiszpańska w grze, więc nie było tego, jakby tego faktu, że ma dłuższy rozbrat z boiskiem. No świetny biznes dla Eintrachtu Frankfurt dzisiaj sportowo. Bo no tam teraz, mówiąc szczerze, to moc w ofensywie jest taka, że wydaje mi się, będę rozczarowany, jeżeli nie awansują do Ligi Europy, bo jest Silva, jest Kostić, Younes, Kamada, Jovic, z ławki potrafi wejść fajnie grający Amen Barkok, więc tam jest naprawdę kim grać. Faktem odchodzi Abraham, czyli kapitan i człowiek, który tam trzymał za ryj defensywę, natomiast generalnie w ofensywie jest moc taka, że każdemu mogą pograć na nerwach. Panowie, ale ta tabela jest tak ściśnięta, że oni mają 3 punkty do Ligi Mistrzów.
No ja wiem, że tutaj też nie ma co szarżować, bo Liga Europy byłaby pewnie optymalna dla Eintrachtu, no ale jednak. Wiecie co, ja bardziej dzisiaj przy tym transferze Jovicia, bo oczywiście bardzo doceniam go sportowo, wiemy co zrobił dla Eintrachtu, jak się czuje na tym stadionie, jak traktowany jest przez kibiców, ile jednak temu klubowi przyniósł pieniędzy, bo z tego co pamiętam 63 miliony tak. zapłacił Real Madryt za Jovicia, w tej chwili go wypożycza, jeszcze płaci zdecydowaną większość jego pensji za to, żeby ogrywać swojego zawodnika we Frankfurcie, także no biznes nie najgorszy dla Adiego Hitera i tych, co gdzieś są nad nim w strukturach sportowych w klubie. Natomiast bardziej myślę o no, tym podziale sławy z przodu, bo do tej pory wszystko było oparte na Portugalczyku Silvie, który finalizował te akcje, który strzelał rzuty karne, no, na którego liczono, że to jest ten człowiek, który zapewnia nam bramki i punkty. Dzisiaj będą się musieli i tym łupem snajperskim, i tą sławą podzielić. No. Tutaj pierwsze wejście na boisko, dwa gole i od razu kikerek. No, no to o tyle jakby specyficzne, że Silva grał w duecie z Basem Dostem, czyli zawodnikiem wysokim, który mu te piłki zbijał. Natomiast teraz przyszedł Jovic, zawodnik o innej charakterystyce, ale Jovic to też był wcześniej przy tym pierwszym podejściu do Eintrachtu taki piłkarz, który no niekoniecznie grał stricte na dziewiątce, raczej był pod Alera podwieszony. Kiedy Dost na początku stycznia odszedł z Eintrachtu, to Adi Hütter płynnie zmienił zostawienie z dwójki napastników na dwie dziesiątki i Silvę, więc wydaje mi się, że za plecami Silvy, Jovic i albo Younes, albo Kamada mogą się zmieniać. Ale to fajnie też wyglądało, trzeba powiedzieć, czy Barkok Kamada, czy Barkok Younes. Tak, no. Zwłaszcza Younes, bo myślę, że to jest taki zawodnik nieoceniony dla tak. ofensywy. Zawodnik mierzący 167 cm, zawodnik z świetną koordynacją, z błyskawicznym driblingiem, zmianą jakby kierunku strzał prowadzenia piłki. Strzał niezły, także no to naprawdę bardzo ciekawy chłopak podwieszony za napastnikiem. No kibice, którzy się zachwycali Eintrachtem Frankfurt, zwłaszcza w tych rozgrywkach Ligi Europy, gdzie no wtedy jeszcze Commerzbank Arena, można powiedzieć, kipiała tam i ten kocioł. To oprawa. Nawet na wyjazdach to tak, też było tak. imponujące. No to jest jeden z niewielu takich drużyn w Europie, która awans do Ligi Europy traktują rzeczywiście jako mega wyróżnienie i nobilitację, bo wiele drużyn tak podchodzi, że ach, przykro to prawda, ale zobaczcie, w zasadzie ten kwintet to można było tak wymieniać jednym zdaniem. Gacinowicz, Kostić, wtedy Jovic, Rebić. Ale dzisiaj już widać po tym powrocie Jovicia, że to cieszy Kosticia, bo strzela dwa razy Jovic, ale Kostić dokładnie wie, komu chce podać w tej sytuacji. Tutaj nie ma przypadku, też dużo ciepłych słów ze strony Frediego Bobicza, który myślę w dużej mierze dopinał ten powrót, wypożyczenie, transfer, zwał jak zwał. Więc tutaj chyba Jovic nie miał problemu, że kiedy przyjechał do Frankfurtu, przyszedł na trening, pojawił się przed meczem, że ja tu jestem frontmanem, że tutaj gramy na mnie. Gość nie miał tego, że okej, wracam, muszę chwilę poczekać, tutaj jest trochę nowy układ, inny trener i musimy tutaj wszystko od nowa budować. No, ten mecz nam pokazał, że wrócił o tak o jak, za pstryknięciem palcami. Chwila, moment i już wszystko wróciło do dawnej układanki. Pytanie, jak podejdą do tego no, piłkarze bezpośrednio z nim rywalizujące, bo wątpię, żeby każdy pokornie tą głowę pochylił, mówił, jest pan Jovic i teraz wszyscy musimy się dostosować. Dlatego to jestem ciekawy, ale na pewno nie będzie problemu robił Kostić. Ale wiesz, no myślę, że to jest jednak już, cytując klasyka, to nie jest taki typowy Jugol, który wejdzie i będzie chciał przestawiać nie chce tylko dobrze wyglądać. Tylko on tam był. On zna kulturę tego klubu, zna kulturę tej szatni, zna kulturę tego miasta, więc absolutnie wie, jak się zachować. Dwa słowa jakby trzeba oddać Abrahamowi, który po 8 latach odchodzi z Eintrachtu Frankfurt w wieku 34 lat. No, zapracował też w tym klubie na opaskę kapitana, to jest znaczące. Bardzo dobry stoper, natomiast myślę, że potężny kamień serca spadł Robertowi Lewandowskiemu, bo Dawid Abraham to był piłkarz, który w każdym starciu Eintrachtu z Bayernem nie dawał mu żyć i to nie tyle, że go krył, biegał za nim, tylko tam wchodziły łokcie, wchodziło deptanie stóp, wchodziły wszelkie takie złośliwe zagrywki, jakie może sobie tylko wymyślić stoper. Niezwykle agresywny, nieprzyjemny dla napastników i kibice innych klubów go z tego powodu nie lubili, natomiast dla Eintrachtu skarb, bo przy całej tej swojej agresji, brutalności piłkarz też inteligentny i bardzo taki dobrze się ustawiający, czytający grę. Natomiast no, tyle łokci, ile on sprzedał w Bundeslidze, to naprawdę... Opoka, no taki gość jest potrzebny. No, z przodu będą biegali ci, którzy coś wykreują i wykorzystają. Mam taki, nie dość, że
charakter, to też umiejętności, pewność siebie na boisku, to jest bardzo cenne. Nie dziwię się, że w klubie namawiali go do ostatniego momentu, żeby przed tym powrotem do Argentyny jednak jeszcze dograł ten sezon do końca. No pewnie jakieś tam też inne czynniki wchodziły w grę, no bo absolutnie czuł się pewny na boisku i to nie było tak, że on siedział już na ławce i odcinał kupony. Mógłby spokojnie ten sezon dograć, no ale pewnie jakieś kwestie może rodzinne odegrały rolę. Słuchajcie, wygrał Bayern w tej kolejce. Nie chcę mówić, że tam z przodu troszeczkę wyścig żółwi, ale tak nam to troszeczkę jednak w ostatnim czasie wygląda. Lipsk, kolejne punkty stracone, porażka u siebie z Borussią Dortmund, w tej chwili remis z Wolfsburgiem, a cały czas patrzymy na tabelę i pozycja wicelidera. Tak, czytałem dzisiaj rano w Bildzie, że Julian Nagelsmann ma w końcu w weekend w meczu, o już nie pamiętam, z kim grają, ale ma w weekend, znaczy w weekend, Jezu, teraz w tygodniu dać w końcu postawić znowu na Aleksandra Sorlota i ponoć wielkie nadzieje. Z Unionem. A z Unionem, wielkie nadzieje z nim wiąże. No, wypadałoby w końcu, bo jeżeli, tak jak rozmawialiśmy tydzień czy dwa temu, napastnik tam nie będzie strzelał, no to ciężko będzie zdobywać po 3 punkty w kolejnych spotkaniach. Tak, chociaż to, o czym wspomniałeś, Lipsk miał faktycznie tych bardzo trudnych rywali, bo to jednak była czołówka ligi. No tak. Oczywiście, jeżeli chce się gonić Bayern, a nawet go przeskoczyć, no to trzeba wygrywać z każdym. No ale też tutaj, jak patrzę na całą czołówkę i faktycznie ten wyścig żółwi, jak to nazwałeś, to na ten Lipsk tutaj do nich bym się jak najmniej przyczepił. No bo jednak jak masz takich przeciwników, to faktycznie możesz te punkty stracić. No jakby nie patrzeć, spotkanie teraz w tygodniu z Unionem, to nadal jest spotkanie z drużyną z czołówki. Chociaż wiadomo, że faworytem jest absolutnie Lipsk. Ty, Mateusz, mówisz, że Bayern wygrywa, ale chyba jest jeszcze jeden temat do poruszenia z ubiegłego tygodnia. No bo Bayern w lidze fakt wygrywa. Wymęczone te zwycięstwo ze Freiburgiem. Bayernik sobie zostawiłem na za chwilę. Natomiast chciałem jeszcze dwa słowa o innych klubach. Wolfsburg. Ja muszę powiedzieć, że za każdym razem gdzieś tam siadając do oglądania czy komentowania meczu Wolfsburga, jestem pełen nadziei, że to będą kolejne minuty Bartosza Białka. Troszkę tych minut nam w ostatnim czasie brakuje. On gdzieś nam, ten chłopak dał jakby argument do tego, żeby mieć większy apetyt, że doczłapał się tutaj, czy szybko dobiegł do pozycji numer 2 wśród środkowych napastników Wolfsburga, natomiast no, tych minut jednak brakuje. Rzeczywiście trochę wyhamował, ale podobnie jak Lipsk, taki Wolfsburg miał troszkę cięższy terminarz i chyba Oliver Glasner nie chciał tam za bardzo szaleć, chociaż z drugiej strony na Bayernie w Monachium dał szansę Białkowi w końcówce. Mógł być gol, gdyby nie Neuer. Tak, fantastyczna interwencja. Dwa nawet. A tak. No nie, no to mamy może chyba faktycznie to, co mówi Mateusz, my chyba troszeczkę się tak zachłysnęliśmy, lekko zobaczyliśmy, że ten chłopak idzie do góry. Nie, no bo jak wiesz, wchodzi ktoś na Bayernie i bohaterem jest dwa razy Neuer, który broni jego strzały, to oczekujemy, że w następnych meczach gdzieś to zostanie podtrzymane. Oczywiście każdy mecz się inaczej układa i trener ma inną koncepcję zmian, bo też... A wzrostu mu nie brakuje, więc może rotować z innymi zawodnikami, ale faktycznie mówiliśmy wtedy o tym, że no, tego Ginczka jakby w tej hierarchii wewnętrznej przeskoczył, no i tak już czekaliśmy, no Weghorst wiadomo, jest tym numerem jeden, najlepszy strzelec drużyny, zresztą strzela pięknego gola takim szczupakiem w ostatniej kolejce. Ale czekajmy, bo pamiętam, jak na początku sezonu mówiliśmy, że jedyna opcja to wypożyczenie. Okazało się, że ten chłopak świetnie asymiluje się w Wolfsburgu, uczy się języka, pozycja w klubie rośnie, także ja myślę, że tych minut będzie na wiosnę coraz więcej. A faktycznie tutaj ten czynnik, że rywale byli no, absolutnie z najwyższej półki, mógł sprawić, że jednak Bartek został na ławce przez cały mecz. No ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę na mnie bardzo dobre wrażenie w ostatnim czasie robi Gerhard, bo wiedzieliśmy, jak wygląda to podstawowe ustawienie środka pola Wolfsburga. Trener bardzo często zmuszony jest do rotacji, żeby jednak różnych piłkarzy wystawiać, czy kontuzje, czy kartki, czy jakby historie covidowe. Gerhard wszedł do składu. I naprawdę wygląda dobrze, też przepiękna asysta przy golu. Tak, na fali tych udanych spotkań czytałem w niemieckiej prasie, że prawdopodobnie odejdzie z Wolfsburga, bo jakby no, pokazał, że jest na tyle jakościowym zawodnikiem, że nie jest zawodnikiem do rotacji, a raczej do grania. Widziałem, że łączono go między innymi z Hertą BSC, więc ciekaw jestem, jak to się potoczy, ale rzeczywiście Wolfsburg ma ten środek pola dosyć szeroki i bardzo jakościowy, bo jest ta podstawowa dwójka Arnold Schlager, bardzo dobry Filip. Tak, przed bardzo nimi. Przed nimi bardzo dobry duet środkowych pomocników, ale właśnie jest Gerhard w odwodzie, jest Joshua Gilavogi, więc rzeczywiście obsadzona ta kadra Wolfsburga jest całkiem solidnie. Może bym tam podobnie taki problem zdiagnozował, jak tutaj Sławek w naszej rozmowie w przypadku Bayeru, czyli troszkę więcej jakościowych skrzydłowych, ale w środku pola no to jest dobrobyt. No zwłaszcza myślę, że fajne jest to, że ta druga linia Wolfsburga, ona jest zbudowana z piłkarzy innych.
Każdy jest trochę inny. Tak. Arnold dobry z piłką przy nodze, dobry przerzut, stały fragment, fajnie w grze takiej pozycyjnej. Szlager, no wiemy, taktyka pędzącego dzika cały czas. Tak, cały taki czas jest niski, taki ubity. Cały czas press, box to the box, nie zatrzymuje się. W Anglii dobrze czuł. W zasadzie jak stoi, to się męczy. Do tego, tak jak mówiłeś, no Gila Wogi już chyba powolutku zaczyna notować zjazd. Filip, bramka, asysta, no chłopak taki fajny do gry kombinacyjnej, ale Gerhard, no taki dobry środkowy pomocnik 50 na 50 przed tył. Dobre, tak wygląda się w ogóle, jest dosyć elegancki w grze. Dobre zestawienie, bo zobaczcie, mówicie o różnorodności, ja się w pełni zgadzam, jeżeli chodzi o pomoc, no bo jeżeli są tak podobni napastnicy, to chociaż ta różnorodność musi być wśród pomocników i myślę, że to też może mieć wpływ na przyszłość Bartka Białka, to, że wiele zawodników swój top notuje, no z Weghorstem na czele w tej drużynie, no bo na pewno pojawią się oferty kupna, nie teraz, tylko latem i myślę, że dla niego, dla Bartka Białka, który podjął decyzję, zostaje tam, walczy o plac, walczy o minuty każdą cenną w tym klubie, no to już po roku pobytu w Wolfsburgu, po tej asymilacji w klubie, myślę, że też to będzie dla niego łatwiejsze, bo pewnie dwóch, trzech kluczowych zawodników odejdzie i te wskoczenie nawet do wyjściowej jedenastki będzie o wiele bardziej realne. Dlatego, że wyhamował, to i tak ma to pół roku bardzo dobre z sobą, bo często jak Polak jedzie do zagranicznej ligi, no to jest pół roku do lodówki, idź machaj handlami, pobiegaj, tak jak nawet Sebastian Walukiewicz w Cagliari pół roku nie powąchał boiska, a bieg po pół roku może se sprawdzić kilka rozegranych meczów, przypomnieć sobie strzelonego gola, więc tak czy owak ta runda jesienna, mimo tego, że potem leciutko pikował, jest bardzo fajna. Słuchajcie, Bayern Monachium, mówię o ostatnim weekendzie i 21 bramce Roberta Lewandowskiego i Bayern Monachium, który jednak no, doświadcza czegoś nieprawdopodobnego, szoku w środku tygodnia, przegrywając w Pucharze Niemiec z Holstein Kiel. No tak, przedziwna sytuacja. Rozmawialiśmy przed tygodniem, że co by nie było, Holstein Kiel, drużyna wysoko w drugiej Bundeslidze, wtedy trzecie miejsce, punkt straty do lidera, no to wiadomo, nie można lekceważyć takiego przeciwnika, no ale też nie przystoi Bayernowi Monachium tak naprawdę, żeby przegrywać prawie z każdym w tych rozgrywkach, bo wiem, że to jest 20-krotny zdobywca Pucharu Niemiec. Ostatni raz Bayern odpada w drugiej rundzie na jesieni 2000 roku, więc minęło ponad 20 lat, od kiedy Bayern w takiej fazie rozgrywek odpadł z Pucharu Niemiec. Wszystko przez koszulki, którą mamy. Dzisiaj nie wiem, czy kamera ją obejmie. Mamy koszulkę, w którym właśnie Bayern jedno spotkanie rozegrał te Pucharu Niemiec. Nawiązanie do sezonu do dwóch sezonów, 91-93. I ciekawostka jest taka, że to chyba jest pechowy trykot, bo właśnie w tych dwóch sezonach Bayern dwa razy odpadał w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Raz z Homburgiem, a raz z Dortmundem i teraz fakt, szczytna akcja, jeżeli chodzi o te koszulki, bo to wspólna akcja sponsora, producenta z Human Race, także pomoc potrzebującym, no ale chyba też potrzebującym w każdym aspekcie, bo tutaj dużo bonusu dostała Kilonia. No zobaczcie, to tak naprawdę Bayern nie powinien doprowadzić do dogrywki w tym spotkaniu, no bo to jest dla mnie brak jakiejś koncentracji do samego końca, przecież wiadomo, że są drużyną o wiele bardziej doświadczoną, a jednak tak się dzieje i myślę, że w tym momencie Kilonia poczuła krew, poczuła siłę, no i doprowadza do rzutów karnych, a tam jak wiadomo wydarzyć może się wszystko. Słuchajcie, to jest też znaczące, bo mówiliśmy przed tygodniem o liczbie bramek traconych przez Bayern. Jak to zestawimy z liczbą meczów, po których chwalony jest Manu Neuer, to zobaczmy, Bayern nie potrafił zachować czystego konta w 12 meczach z rzędu na krajowym podwórku, 11 w Bundeslidze oraz spotkaniu DFB z Holstein Kiel. Po raz ostatni mistrzowi Niemiec udało się do 24 października, kiedy wygrywał wysoko z Eintrachtem. 24 października. A jeśli mnie pamięć nie myli, to Manuel Neuer, brakuje mu jednego czystego konta do wyrównania rekordu Olivera Kahna. Nie pamiętam już ile to było, ale bardzo dużo czystych kont, najwięcej w historii Bundesligi, więc pewnie ta frustracja jest o tyle większa. W przypadku Bayernu niepokojące to, że zagraża im w bezpośrednich meczach. No nie jest tak, że nie wiem, nadziewają się na kontrę w meczu z Lipskiem, Borussią, Wolfsburgiem, tylko z Holstein Kiel, z Freiburgiem tak naprawdę, gdyby nie poprzeczka na 2-2 Nilsa Petersena bodajże, to albo gdyby to nie duet po prostu Lewandowski-Müller. FSV Mainz i tak dalej. Tak naprawdę każdy rywal, już nie tylko nawet pierwszoligowy, ale drugoligowy, który jest dobrze zorganizowany, gra w miarę spokojnie według jakiegoś planu taktycznego, jest w stanie Bayernowi krwi napsuć. Ale dwa słowa o tym, co wydarzyło się w weekend, bo tak, po pierwsze, naprawdę trzeba komplementować drużynę Streicha, którą się kapitalnie ogląda. Z piłkarzy, umówmy się, dla
kibiców, którzy Bundesligą się interesują od czasu do czasu, anonimowych, stworzył drużynę, którą się naprawdę przyjemnie ogląda, bo to nie jest tak, że tam jest w drugim kontakcie do przodu na środkowego napastnika, tylko potrafią tę grę tworzyć, kreować, angażować większą liczbę graczy. Do tego w tym meczu wyjątkowy pech, bo Santa Maria schodzi na początku meczu z kontuzją. Piłkarz, który jest fundamentem, i widzieliśmy, jakie były reakcje Strajsa. Ale Bayern dobrze wchodzi w mecz, bo w Bayernie widać reakcję, w Bayernie widać chęć zemsty, pobudzenie za to, co się wydarzyło w tygodniu, ale wystarczy, że to jest kwadransik i gdzieś ten Freiburg się budzi, albo jest to dzisiaj naprawdę ewidentny kryzys fizyczny Bayernu. Ale zauważcie, że Bayern kolejny raz wchodzi świetnie w mecz, bo on w większości wchodził dobrze w mecz w tych spotkaniach, które też przegrywał czy tracił punkty. I wydaje się, że już wszystko wraca do normy, że to jest ten Bayern, który pokazuje rywalowi miejsce w szeregu bardzo szybko i teraz będziemy grali pod siebie. I często już w pierwszej połowie brakuje pomysłu Bayernowi. No bo wyszli na ten mecz szybciej niż wyjeżdżają strażacy do pożarów. Pamiętajcie, byli po porażce ligowej z Gladbach przed tygodniem, no ta kompromitacja, jakby nie patrzeć, z Holstein Kiel w środę, no to musieli wygrać te spotkanie, a tak naprawdę je przepchali. Trzy punkty są i niedługo nikt nie będzie pamiętał, w jakim stylu, ale jednak to był mecz przepchnięty, a nie stempel postawiony i wysoko wygrany. Dla mnie to jest zdecydowanie genezą problemu. Są problemy fizyczne, bo tak jak już od kilku odcinków powtarzamy, drużyna podeszła do sezonu z marszu, po tygodniu treningów, nie miała w ogóle czasu na odpoczynek. Zaraz lecą na klubowe mistrzostwa świata, tak. Do Dubaju chyba, tak? Do Dubaju? Do Kataru. W każdym razie trochę czasu w samolocie spędzą i strefę czasową zmienią, więc no nie będzie czasu na ten odpoczynek i ciekaw jestem, jak to się dalej w tym sezonie potoczy, bo no nie mają kiedy się odkręcić, nie mają kiedy odpocząć. Widzieliśmy tutaj klasyfikację strzelców od sezonu 2019-2020, gdzie Robert Lewandowski cały czas na pierwszym miejscu ze zdecydowaną przewagą, ponieważ mamy już taką stałą rubrykę u siebie tutaj, jak to wyglądało na tym etapie sezonu u Gerda Millera. Lewandowski 21 gol. Po 16 kolejkach Gerd Müller miał bramek 15. Tak, ale tak. W tej 16 strzelił 4 gole. Tak. Właśnie. Potem tam jeszcze chyba piątkę, czwórkę. Spokojnie, Robert ma. Ale generalnie Robert jest pierwszym w historii Bundesligi piłkarzem, który po rundzie jesiennej ma 21 goli, a ten dorobek jeszcze może podreperować. A właśnie zapracował tutaj Damian w tej chwili na prywatną wiadomość na Instagramie. Jeśli ogląda nasz Łukasz Gikiewicz, bo ja sobie pozwoliłem takiego tweeta, gdzie wyliczyłem te bramki teoretycznie w kolejnych meczach do końca lutego i dogonienie Klausa Fischera. Trzymasz się tego. Zaliczyłem wtedy Augsburg, Rafał się lekko zdenerwował moją prognozą. Ja myślę, że to jednego i drugiego przed jutrzejszym pojedynkiem jeszcze bardziej tak wzmocni, podbuduje. No, na razie trzeba powiedzieć, że Rafał Gikiewicz błyskawicznie, można powiedzieć, że zyskał taką łatkę prawdziwego lidera i boiska, i szatni Augsburga. No też się, powiedziałbym, pokusił o takie, nie wiem czy potrzebne, czy kontrowersyjne, ale jednak znaczące zachowanie, wykrzyczał przed kamerami niemieckiej telewizji to, co myśli na temat postawy niektórych zawodników w ostatnim meczu ligowym. Wiem, że tam... W meczu i po meczu, bo irytował się, że po przegranej 0-2, gdzie naprawdę Werder jest drużyną, z którą przegrać 0-2 to jest duży wstyd, piłkarze schodzili niektórzy z boiska uśmiechnięci, więc wydzierał się na nich poza pośrednictwem kamer telewizyjnych. No chyba tam średnio zostało przez niektórych piłkarzy to odebrane, natomiast przełożeni, czyli Stefan Reuter i Heiko Herrlich, którzy sporo w piłce widzieli i sporo w piłce wygrali, raczej są pozytywnie jakby nastawieni do tego, Zachwycony Gikiewiczem i ja myślę, że jego postawą. Rafał dobrze myśli, bo wiadomo, że jeszcze trochę w piłkę pogra, ale jak dobrze sobie te układy tam, jak wszystko sobie dobrze poukłada w Augsburgu, to myślę, że taką osobowość mogą później jakąś ofertę złożyć w Bawarii, żeby Rafała tam zatrzymać. Ale intensywnie. To jest może też takie przesłanie, bo oczywiście Rafał Gikiewicz zaliczył awans sportowy, czego nie widać w tej chwili w tabeli, i finansowy, bo to, tak, co robi drużyna Ursa Fischera, to jest w ogóle jakiś kosmos w stosunku do kadry. I jeszcze w tej chwili, tak jak wiemy, kontuzja Maxa Kruse. Natomiast na pewno jest już taka grupa piłkarzy w Augsburgu, których można by tytułować mianem tłustych kotów. Oni mają bardzo dobre kontrakty, bo
Ja wiem, że ta nazwa to się kojarzy przeciętnemu kibicowi Bundesligi z totalnym średniakiem i z totalnie średnią pensją, ale to tak nie jest. Augsburg jest zespołem, jest klubem bogatym, jest klubem uporządkowanym, świetnie zorganizowanym, gdzie płaci się wśród tych teoretycznych średniaków Bundesligi naprawdę bardzo dobre pensje. No tak, rzeczywiście Augsburg miał dobry początek sezonu, ale mocno obniżył loty i tak naprawdę problemy ma właściwie w każdej formacji, bo Rafał Gikiewicz całkiem słusznie denerwuje się co mecz na obrońców, bo czasami wyprawia niezłe cuda w defensywie. No i zacięli się napastnicy. Florian Niederlechner, który w poprzednim sezonie strzelił kilkanaście goli. Czekali... 13 plus 7 asyst. 13 plus 7 asyst. Wciąż jeszcze bramki w tym sezonie nie zdobył. Michael Gregoricz też spisuje się kiepsko. Alfred Fimbogason również. Więc tak naprawdę ani nie ma komu strzelać, ani komu bronić chwilowo. Jak już mówimy o Augsburgu, to też możemy na chwilę zahaczyć o Gumnego, bo wczoraj z Rafałem rozmawiałem i mówi, że został w tym tygodniu nawet poproszony o taką rozmowę. On, sztab szkoleniowy Robert Gumny, miał być jako tłumacz i sztab szkoleniowy prosił, żeby przekazał, by Robert Gumny wziął się do roboty, bo czują, że to 5 milionów euro można było lepiej spożytkować, więcej oczekiwali po tej wydanej sumie, a na razie Robert Gumny troszkę fizycznie, piłkarsko odstaje i zawodzi oczekiwania szefów. Znaczy, mnie to bardzo martwi, ponieważ jestem fanem talentu Roberta Gumnego. Uważam, że tego chłopaka stać na bardzo szybki progres i za chwilę zadomowienie się w reprezentacji Polski, ale nikt bardziej od samego Roberta nie będzie chciał pracować i szybko dobrze grać w piłkę, bo nam się wydawało teoretycznie, że w zasadzie jedynym rywalem na pozycję prawego obrońcy jest Framberger. Dzisiaj tę pozycję zamyka młody Anglik Oxford. Tak naprawdę trener woli czasem przejść na trójkę obrońców, a w razie czego, jeżeli już na czwórkę, to cofnąć Caligiuriego skrzydłowego, więc... No za dużo błędów popełnił i Framberger na początku, później wchodzący za niego Gumny. Później po powrocie tamten też popełnił błędy, więc nie dziwię się. Wiesz co, to jest i tak szczęście, że oni nie mają dwóch błyskotliwych skrzydłowych, którzy potrafią grać jeden na jeden. Bo gdyby takich mieli, to nie wykluczam, że Caligiuri już byłby prawym obrońcą. Tak mogłoby być. I zobaczcie, tyle kilka lat grało w Schalke na prawej obronie. Tak, po transferze myśleliśmy, że dla Roberta Gumnego to naprawdę będzie chwila, moment z tym potencjałem, z tym, co pokazywał nawet w naszej lidze, że to dość szybko wskoczy. I klasą rywala, tak. A zobaczcie, wracamy do Bartka Białka. Tam nam się wydawało, że jeszcze długo, długo nic, zanim ten chłopak jakkolwiek zaistnieje. A dzisiaj jak patrzę na te dwa transfery przed tym sezonem, no to wydaje mi się, że większy postęp zrobił Bartek Białek za zupełnie inne pieniądze. Wylądował w Wolfsburgu, inne były oczekiwania, a dzisiaj zobaczcie, jak jest już postrzeganie jednego czy drugiego z tych zawodników. Kiedy będziemy żegnać Labadię? Tak, żegnamy chyba od dwóch, trzech tygodni. Wydaje mi się, teraz mają mecz chyba z Hoffenheim. Chyba zarówno dla Hennessy i Labadii troszkę taki mecz o życie. Chociaż paradoksalnie... Tak. Dużo spekulacji na temat tego, że miałby Labadia polecieć, nie widziałem. O Hennessy się rzeczywiście mówi, że w sumie już trzeci mecz, bo już przed Schalke mówiło się, że może polecieć, a o Labadii jakoś w miarę cicho. Ja ostatnio sprawdziłem sobie w ogóle, jak dużo sytuacji Hertha kreuje w ostatnich meczach, a mieli na rozkładzie Mainz, mieli na rozkładzie Köln i tam kilka jeszcze drużyn z dołu tabeli. Chyba. Proszę zobaczyć, bo ta kolejka numer 17 w środku tygodnia, dzisiaj i jutro o 18:30 Gladbach-Brema, o 20:30 Leverkusen, Dortmund, Hertha BSC, Hoffenheim. Zobaczymy, czy znowu w wyjściowym składzie Krzysztof Piątek oraz Mainz Wolfsburg. Jutro Schalke Kolonia, Lipsk Union, Freiburg Eintracht, Augsburg Bayern Monachium i Arminia Bielefeld VfB Stuttgart. To ponieważ tutaj ostatnim meczem wywołanym była obecność Stuttgartu w Bielefeldzie, to chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa słowa powiedzieli o Gonzalezie, zawodniku Stuttgartu. 6 bramek, 2 asysty w tym sezonie, 22-letni Argentyńczyk, chłopak, za którego Stuttgart, z tego co pamiętam, ponad 8 milionów zapłacił w 2018 roku. Kapitalny piłkarz i uniwersalny. Może grać na skrzydle, może grać w ataku. On początek w drugiej Bundeslidze, bo on trafiał do Stuttgartu, gdy jeszcze grali na zapleczu pierwszej ligi. Miał taki, powiedziałbym, niemrawy, natomiast błyskawicznie się rozwinął, mimo wzrostu może niezbyt imponującego. W ostatnim meczu nawet bramka strzelona głową. Świetnie wykonuje stałe fragmenty gry, głównie rzuty karne, w takim stylu Lewandowskiego, czyli to przeciągnięcie kroku, zmylenie bramkarza i strzał w drugą stronę bramki. No wydaje się, że to łączenie go z Juventusem czy z Tottenhamem
nie jest na wyrost, bo naprawdę potencjał w tym piłkarzu ogromny, świetna lewa noga, dynamiczny, z dryblingiem i taki bardzo zadziorny. Wydaje mi się, że już troszkę zaczyna grać pod publiczkę, podobnie jak Silas Łamankituka, bo widzę, że strzela z każdej możliwej pozycji ten Gonzalez i nawet jak ma piłkę na woleju 30 metrów od bramki, ale to ładuje. No ale jeżeli takich prób się nie podejmuje, to też się pięknej goli nie strzela, więc ale jakby wiesz, jestem też, jak najbardziej przede wszystkim funkcjonują, prawda, jako zespół, czy Sosa, no czy Łamankituka, czy Mangala, no Endo, no mają naprawdę, ciekawe zestawienie. To było widać w sobotę w meczu z Gladbach, gra do samego końca, faktycznie jest kolektyw, ale pojawiają się zawodnicy, ja tutaj doceniam Tomasa Hitzelsperger'a, który jest tam dyrektorem sportowym, też kawał dobrej roboty wykonanej. Imponuje mi to, że ci byli niemieccy piłkarze, w dużej mierze reprezentanci kraju, tak się odnaleźli w tych rolach, a wiemy, że w Niemczech pozycja dyrektora sportowego to nie jest tylko papier i pensja. Co, tylko grał na mózgu, to mózg musi pracować. No właśnie, to jest imponujące. I jak patrzymy na ten Stuttgart w kontekście jutrzejszego spotkania, no jakby nie patrzeć, spotkanie dwóch Beniaminków, ale na zupełnie dwóch różnych biegunach. I dodajmy jeszcze to, że Stuttgart gra fantastycznie na wyjazdach właśnie, no i zagra z Arminią, także faworyt jest jeden. Myślę, że zwycięzca tego pojedynku też może być tylko jeden, VfB Stuttgart. To oglądamy bilanse Polaków, jak grali nasi, bo my ich co tydzień tutaj analizujemy w magazynie Bundestag. Proszę bardzo, oglądamy poza kadrą Dortmundu Łukasz Piszczek na mecz z Mainz. Pan Robert, 21 gol w sezonie. Bartosz Białek, cały mecz na ławce z Lipskiem. Robert Gumny, 32 minuty z Werderem. Gikiewicz, 90 minut. Krzysztof Piątek, pełny czas na boisku, nawet zmieniony w końcówce Cordoba. Doczekałem się w końcu tego, żeby wyszli na dwóch napastników, ale owoce to nie przyniosło, bezproduktywnie. Dwie strzelby, ale żadna nie wystrzeliła w tej rywalizacji z FC Köln. No, trudno już znaleźć łatwiejszych rywali. Marcin Kamiński poza kadrą, to się niestety powtarza. Druga Bundesliga, 4 minuty Bocka, 70 minut i trzecia bramka w sezonie Dawida Kownackiego. Poza kadrą Piotrowski, 53 minuty Martina Kobylańskiego, 79 minut Kopacza, no, który regularnie cały czas gra, trzeba powiedzieć, w swoim zespole. Poza kadrą niezmiennie Denis Jastrzębski, cały mecz na ławce z Heidenheim, Stanilewicza z Darmstadt i Adam Dźwigała po dwóch meczach w podstawowym składzie dzisiaj. W tej kolejce 18 minut, Dawid Kownacki, 261 minut w tym sezonie. Ale pamiętam, on w zasadzie dopiero wrócił kilka tygodni temu, 11 meczów, tylko dwa od pierwszej minuty, 3 gole, 2 asysty. Ja nie chcę mówić, że to już jest dzisiaj sygnał, no nie wiem dla kogo. Dla Damiana Gąski, żeby odrobić powrót Kownackiego do kadry. I przypomnijmy oczywiście, że Dawid Kownacki pasjonat żużla. Nie, pasjonat żużla to oczywiście i to się ostatnio nie zmieniało, Dawida, ale ja co innego, no to dzisiaj może nie o żużlu w kontekście Dawida, ale tym jak zobaczyłem reakcję też zespołu i jego, czy po golu, czy po spotkaniu, to w moim mniemaniu, w moim odbiorze to wygląda tak, że Dawid Kownacki stał się jednym z liderów tego zespołu. I w polskich i w niemieckich mediach pojawiła się taka informacja, że chce go Espanyol Barcelona, natomiast Klaus Allofs, czyli szef Fortuny, powiedział, że walczą o awans i tacy piłkarze są im potrzebni. Wydali za dużo kasy. To też byłoby absurdalne. Jeśli płacisz 10 milionów jesteś klubem takim jak Fortuna Düsseldorf, to nie po to, żeby zawodnika komuś wypożyczać, tak którego jest. Doprowadziłeś do drugiej ligi hiszpańskiej. Do zdrowia. To zobaczmy może jeszcze komplet wyników, tabela, także jedenastkę kolejki magazynu Kicker. Jak to wyglądało? 16. kolejka, kolejne zwycięstwo Unionu, bardzo cenne, odniesione w rywalizacji z Leverkusen. Tylko remisik Borussii Dortmund, która przegrywała na własnym stadionie. Bardzo dobry mecz Wolfsburga z Lipskiem. Werder pokonuje Augsburg, Kolonia remisuje bezbramkowo z Hertą, Stuttgart remis z Gladbach, Bayern pokonuje bardzo dobrze prezentujący się Freiburg i Eintracht po powrocie dwóch bramkach Jovicia wygrywa 3-1 w ostatniej kolejce. Tak wygląda tabela na miejscach spadkowych: Schalke, Mainz i Kolonia na miejscu barażowym, cały czas liderem Bayern. Strzelcy: 21 Lewandowski, 12 Silva, 12 Haaland, 11 Weghorst, 9 Łamankituka. No ale jak w takim tempie będzie szedł Jović, to kto wie, jak to będzie wyglądało za 7-8 tygodni. 11 kolejki Kickera. Proszę zobaczyć, Jović to na pewno nie ten klub. Tak, ale Jović tak. Ale Jović, ten Jović, ale nie ten klub. On jest z Eintrachtu, drogi panie grafiku. Sztindl,
Mamy też Tomasa Millera. O, grał naprawdę bardzo dobre zawody Tomasa Millera i wrócił do składu i od razu w 11 kolejki też młodziutki 17-letni Jude Bellingham. Węgier również, Orban. Ja tak sobie pomyślałem, że od następnej kolejki powinniśmy też raportować Węgrów, Szwedów i Słowaków w lidze niemieckiej, tak jak naszych. To jest słuszna koncepcja. Tak, żeby ich dokładnie analizować, gdzie oni są, co grają te wszystkie Pekariki, Quaisony, Orbany z Gulacim. Forsbergi. Tak. Myślę, że wtedy nowy selekcjoner, kimkolwiek by nie był. Będzie oglądał Bundestoga, o to nam chodzi, bo po to wydaliśmy te miliony dolarów na tą czołówkę, którą państwo widzieliście. Dzisiaj bardzo dziękujemy. Marcin Bożycki, TVP Sport, magazyn Die Qualität, Weszło FM, Damian Gąska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Środa, 19, proszę być z nami. Tomasz Smokowski już tutaj krzyczy jak Muhammad Ali, 7 wspaniałych. 19, środa, mnóstwo programów u nas. Dzisiaj, z tego co pamiętam, jeszcze La Liga Bonita, nie La Isla Bonita, tylko La Liga Bonita. Także będzie, nie będzie Madonny, będzie Wojciech Kowalczyk między innymi. Tyle z naszej strony, kanał sportowy jest cały czas dla was. Do zobaczenia, do usłyszenia.